Dzień dobry, a więc takim szybkim słowem wstępu, aby nie przedłużać tego. Mamy 22 kwietnia 43 roku, czwartek. Startujemy o 6:35. Mamy zbombardować stację kolejową. Startujemy jako trzeci, ale na Heinkelu HE-111H6. A kolejna misja, mamy zbombardować most. Na Heinkelu HE-111H16. Różnią się tym między sobą te samoloty, a przede wszystkim ułożeniem instrumentów w kokpicie. O czym za chwilę, zaraz to sobie zobaczymy. Tu mamy OK. Startujemy z karierą początkującego pilota bombowca, czy tam samolotu bombowego. Dobra. Trasa przelotu. Tu mamy 10 km od lotniska, tu mamy 67, tu mamy 77, tu mamy 106, czyli dosyć długa trasa przelotu. Tu mamy linię frontu, a więc no każda kratka to jest 10 km, 10, 20, 30, 40, 50 km nad terytorium wroga. Zaraz sobie przybliżymy. Tu jest stacja kolejowa przed mostem. OK, startujemy jako trzeci. Wystartuję w punkcie drugim, dostaniemy pomoc w postaci naszych myśliwców, ostrzeżenie standardowo opatrolujących myśliwca wroga. 6:35, wiatr, o kurde, dosyć inny, 3000 metrów, 106, 3000 metrów, czyli około 24 metry na sekundę, czyli mocno nas będzie ściągać. Dobrze, to nie przedłużając, jakie mamy malowania jeszcze? Tu są modyfikacje, ale to pozostawiamy w rozgrywce. Jakie mamy malowania? To jest ładne. No ale dobra, kiedy indziej się pobawimy, jak już będziemy bardziej doświadczonymi pilotami. A więc startujemy. Ja sobie znajdę tylko karteczkę, bo znowu przemodelowałem całe sterowanie. Aha, przede wszystkim zacznijmy od tego. Mapowanie. H16 i to jest wersja H6. W poprzednim materiale z tego bombowca mieliśmy wersję H16, która się różniła tym, że nie mieliśmy tych górnych instrumentów, one były bardziej po lewej, ale o tym przejdziemy dalej. Ja tylko sprawdzę sobie, tu mam podwozie, silnik, luk bombowy, radio, trymer, hamulec postojowy, woda, olej. Dobra, wyłączamy. Track ER, dobra, działa. Przechodzimy na... Kurczę. Klapy 15. Dobra. Oświetlenie. RPM full. Nie wiem, dlaczego nie mam. Woda i tu full. Ściąga mnie mocno. Dlaczego nie mam podpowiedzi? Czekajcie. Aha, bo jest ukryty. Co? Czemu? Za mała prędkość. Rozkojarzyłem się, w cholera. Wnosimy się, podwozie w górę. Wyłączamy światła. Klapy w górę. Resetujemy trymy. No i możemy teraz przejść na sterowanie manualne. Znaczy w sensie automatyczne sterowanie chłodnicami i obrotami śmigła. Widok sobie dostosujemy.
Pomimo kilku problemów technicznych udało się wystartować. Trochę mnie rozkojarzył fakt, że nie miałem tutaj w prawej stronie ekranu, jak widzicie tutaj, tych podpowiedzi. A więc nie będę Was zanudzać, tak wygląda kokpit tego samolotu. Co pokazałem też w poprzednim materiale, jakie są różnice. Więc zobaczymy się, gdy coś się będzie działo, albo będziemy blisko celu. Albo to, o nie, inaczej. Zobaczymy się przy ustawianiu celownika bombowego. Jesteśmy już na kursie celu, ale mamy jeszcze sporo kilometrów, więc w tym czasie możemy sobie ustawić celownik bombowy. Zobaczmy sobie na informacje meteorologiczne. Na poziomie 2000 metrów wieje wiatr z prędkością aż 24 metrów na sekundę, czyli bardzo mocny wiatr, z kierunku 5 stopni. Tu mamy 0, czy 5 stopni mamy tutaj, czyli w tym kierunku nam wieje. Czyli to będzie gdzieś... Tu mamy tutaj 50, no... Gdzieś tutaj. 24 metry. OK. Lecimy na wysokości około 3000 metrów. Prędkość 310, 315, prawie 320. Damy sobie na widok, oddalimy, abyśmy później ten cel widzieli, mógł go namierzyć. Dobra. I tak, teraz sobie włączę autopilota, żeby się z nikim nie zderzyć, bo już za bardzo nie odlecieć od kolumny. Później ludzi nie trzeba, żeby z ludźmi nie trzeba było doganiać. Ale odradzam, chyba że nie chcecie się bawić tym celownikiem. Jeżeli się nie chcecie bawić, no to sobie włączcie autopilota, on sobie sam Wam zbombarduje. Ale jeżeli chcecie się sami pobawić i sami spróbować zbombardować, to nie róbcie tego na autopilocie, bo on to za Was zrobi. Wy sobie to poustawiacie, będziecie naciskać zrzut, a on sobie i tak zrzuci, kiedy będzie chciał. Więc polecam zamiast stosować autopilota, czy trackera, autopilota, dajecie sobie poziomowanie, jest to w tym samolocie, tu macie ten kurs Ruch, czy jak to się tam nazywa, te biedy. Teraz to Wam pokażę na szybko. Pyk. O, widzicie? Stabilizujecie kurs. No i później wyrównujecie lot i wtedy możecie sobie bombardować, ale też musicie zwracać uwagę na kompanów swoich, tak? Dobrze, to chyba tyle. Ja przechodzę na manualne sterowanie, spróbuję go wytrymować, ustawić się, ustawić też odpowiednią prędkość do bombardowania. Także jeszcze raz przypominając, jeżeli chcecie bombardować sami, nie róbcie tego z poziomu autopilota, bo autopilot zrobi to za Was. Pokażę Wam później, jak to najlepiej zrobić. Aha, no i też nie ma sensu sterować ręcznie samolotem. A więc jestem w trakcie stabilizacji lotu, tak żeby to nie leciał na autopilocie, tylko to sam wyrzucał. Mam włączoną stabilizację horyzontalną, która jest w tym samolocie. Tutaj. Wtedy wyżej to jest prawdopodobnie podgrzewanie ruchu pilota. A to jest ustawioną. No i później możemy przejść do celownika bombowego. Tutaj możemy korygować kurs, z tym, że musimy uważać na naszego kompana z lewej, żeby w niego nie wkurzyć. Co jeszcze? Stabilizacja horyzontalna włączona. Znajdujemy się w pobliżu albo już nad terytorium wroga. Ale pozostało nam jeszcze, które starczy przed rzeką, pozostało nam jeszcze ze 20-30 km, jak będziemy w przyszłym roku.
To się będziemy widzieć i będziemy już próbować trafić w cel. Nasz cel jest za tą pierwszą rzeką, a dokładnie przy drugiej rzece, gdzie tam był na ten most kolejowy. Tu jest jedna rzeka i odnoga, tam ta druga rzeka, tam jest nasz cel. Tylko jestem ciekaw, jak sobie poradzimy. Okej, z trafieniem przy tak silnym wietrze. Te zielone cięgna tutaj mamy od dymu płynącego, a te pomarańczowe mniejsze, te mamy od oleju, chłodnicy oleju. O, rozpoczął się ostrzał artyleryjski. Zobaczymy sobie ten dół. Dzisiaj mamy tą pierwszą rzekę. Chyba jeszcze nie. A jeszcze trochę kilometrów jest. Dobra. Tam jest gdzieś cel. Tam powinien być. Nasz cel jest tu przy tej odnodze. Tutaj. Tuż przed mostem kolejowym jest stacja. Trzeba w prawo nie się stracić. Tego jeszcze nie będę wyłączał. Tu jest cel. Tu jest most. Tu jest cel. Ale my lecimy tak, więc może... Tutaj mamy to zbombardować. Nie wiem, czy za bardzo lewo nie odbyłem. Pytanie, na ile dobrze ustawić. Jeszcze raz szybko. 300. Wysokość 2900. Dobra, wiatr. Było 5, było tutaj. Tu jest ok, 24. Dobra, w porządku. Po lewo. Dobra. Dobra. Otwieramy komorę bombową. Lewo. Kurczaki ziemniaki, nic nie widać. O jeny. Pogłośnie radio. Znowu te chmury. Za bardzo w lewo, cholera. Dobra. Minęliśmy się. Jestem. Komora bombowa zamknięta. Wyłączamy stabilizację.
Czekamy. Słabo bronione terytorium. Spodziewałem się, że będziemy mieli myśliwce na pyłku, że będzie jakiś ostrzał artyleryjski, taki konkretniejszy, a on naprawdę potrafi być groźny. Nasze myśliwce szaleją. Wykrakałem? Zawsze spóźniony. Tam musimy chłopaków dołączyć. Teraz set, ok. To za szybko, ale to spokojnie. A więc widzimy się tuż przed lądowaniem. Przed chwilą był ostrzał. Z tym, że ten ostrzał był bardzo słaby, kilka wybuchów i to dosyć sporo odbyło się od naszych samolotów. Co? Tam coś się dzieje. Co mnie trochę dziwi, bo jak ponad rok temu grałem karierę na bombowcu, to praktycznie w każdej misji w jaki sposób tam oberwałem od artylerii. Niekoniecznie kończyło się to zniszczeniem samolotu, ale jakieś tam uszkodzenia zawsze dostawałem. Szybko sobie tutaj przesuniemy. A tutaj widzę, że wlewa się przeciwnik, bo będzie czy to nasi. Na wszelki wypadek atakują nas, kurde. Strzelam bez rozkazu. Chcesz sobie postrzelać? Utrzymywania kursu, że on nie bardzo koryguje nam wiatr.
ale myśliwce chyba opuściły albo nasze i przejęły. Okej, okay, coś się będzie działo, to już się widzimy. Właśnie dostaliśmy powiadomienie. Że zbliżają się wrogie myśliwce. Tam już chłopaki też próbują. Tylda F3 strzela bez rozkazu. O! Kurde, oberwałem. Cholera, silnik uszkodzony. To jest zestrzelony. Kurde. Czemu podpowiedzi zniknęły? Czemu nie widzę niczego? O nie, to nie jest ukryte. Właściwie. To jest z przodu. Chyba to są. To jest. Te? Nie, te. Siąza. Tak, i shift te mamy co robić. Czym bardziej przybliżymy, tym mamy bardziej czułą mysz. O, popatrzcie się. Robię ten sam ruch o myszy. Prawie w ogóle, dobra. Temperatury są w porządku. Ustabilizujemy się znowu. Chyba zestrzelili naszego dowódcy, jeżeli się nie mylę. Dobra. Temperatury w porządku. Tutaj też. Ciekłego paliwa nie mamy. Okej. Okay. Myślę, że nie mamy się czym martwić. Tam powinno być lotnisko, za tym kanałem. Zobaczymy sobie z zewnątrz. Nie, nic się nie dzieje, nic się nie kurzy, dobra.
wiem, dlaczego te podpowiedzi mi znikają, jak już przed pustycą. Nie widzę, co się tak naprawdę dzieje. A wy też nie będziecie widzieć, co ja tak dalej, co ja robię. Teraz strzelaj, ale nasze sposób. No nie było tam? My wystrzeliwujemy racę, informując, że jesteśmy swoi, że tak powiem. Udało się coś. Ja widzę. Temperatury, kurczę, odbija się na słońce. Czyli powinniśmy lądować jako trzeci. Nie, startowaliśmy jako trzeci, ale zostrzelili dowódcę, czyli jako drugi. To też było przywiązane. Wydaje mi się, że to było tak. Ja jeszcze troszeczkę nie wiem. Nie, nasze było bliżej. Bliżej wody. Jak będziemy blisko lotniska, które jest tam, pozostało nam jeszcze ze 20-30 km, tak sądzę, to się będziemy znów widzieć. A ja sobie tutaj stabilizuję. Później przejdę w tryb manualny, bo jakoś lepiej mi się po prostu mówię na trybie manualnym. A więc powolutku. Zbliżamy się do lotniska, które jest na tamtym wybrzeżu. Gdzieś tam. O, tam. Bo on jest w takim luku, czyli tam, w tej zatoczce. Parametry silnika w porządku, ciśnienie w porządku, teraz słońce ślepi, ale patrzyłem przed chwilą, jak jeszcze słońce nie ślepiło na ten wskaźnik. Wszystko zdawało się, okej. Okay. Jeżeli chodzi o samo lądowanie, to musimy zwolnić do 200 na godzinę, bo dopiero poniżej 200 na godzinę możemy wysunąć podwozie do. Później klapy to 20% na wysokości klap, a po prawej to czerwone dziurki, a EIN to jest podwozie. Maus na zielono, podwozie wypuszczone, EIN na czerwono schowane. Klapy mamy na 0, później dajemy 20, a tuż przed lotniskiem, przed lądowaniem dajemy klapy na fulla. Obroty na maksa, chłodnica wody zamknięta, chłodnica oleju otwarta. Tam chyba jest lotnisko, tam. Jeden kolega tu już skręca. Zobaczymy. Zbliżamy go.
wszystko też nie potnę, bo to będzie za długie. Chyba, że chcecie... Ciekam, jak to wygląda. Obserwuję ciągle kątem oka te wskazania. Pytanie, co się będzie działo, jeżeli damy obroty na maksa. Czy przypadkiem temperatury nie zaczną wzrastać, tym bardziej jak zamkniemy chłodnicę wody. No najwyżej otworzymy. Czasochłonne. Paliwa mamy spoko. Powinni zaraz kularami strzelać. Tam jest nasz pas. Oj. Może się zagapi. Nachylam się i też przechylam wola. Mamy żadnych informacji na radio. Co taka cisza? Aha, widzieliście? Byliśmy już dosyć sporo na swoim terytorium. Jeżeli inaczej, no wtedy jak nas zaatakowały myśliwce, no to byliśmy już dość głęboko na swoim terytorium. Jak już wam w poprzednim materiale mówiłem, Stefan. Strzelają. Za chwileczkę będziemy musieli włączyć światła formacji. Póki co lecimy lotem ślizgowym. Co robi? Gdzie on jest? Kurde, żeby mi... Tam jest. Światła. Włączyłem, ale nie mamy informacji. Weź chłopaki, wytacę. Weź światła mamy włączone, jak widać na skrzydłach. Czasami podczas lądowania ciekawe rzeczy się dzieją. Możecie to zobaczyć na materiale ze Sztukasa, gdzie tuż przed lądowaniem jeden z naszych samolotów spadł po prostu. Dobra, widzę, że nikt nie próbuje lądować.
Także my się za chwileczkę będziemy przygotowywać do lądowania. Kolega będzie lądował. Cholera jasna. Co spada? Ląduj, ląduj, chłopie. German, ok, to jesteśmy my, a więc Shift R, Shift M, obroty full, woda zamknięta, olej otwarty. Ok, światła lądowania, to były które? To 200 na godzinę i podwozie w dół. Dymuję go, też nie widzicie. Kurczę, muszę mocno wola ściągać, podwozie w dół. Klapy 20. Ok. Ktoś tam jest na pasie? Szlak. Dobra, miniemy go trochę. Wyjmiemy się z pasa. Lądowanie średnio udane. Gasimy silniki,
osłona kabiny. A więc... Okej, okay. Jeszcze z zewnątrz sobie zobaczymy. Dobra, kończymy misję. Udało się. No myślałem, że to uszkodzenie silnika będzie miało jakiś wpływ. Na szczęście nic się nie działo. Bałem się najgorszego, że po prostu silnik się zatrzyma i wtedy byliśmy troszeczkę w szarej D. Będziemy mieli kolejną misję, ale nie na wersji H6, a na wersji H16. A nie też na H6, czemu? A mieliśmy mieć na wersji H16. Co na tam zaplanowali? Jeszcze głębiej. Poprzednio mieliśmy tu misję, a teraz mamy aż tu. Kurde. Poszaleli. Dobra. To widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Hejo.